dzisiaj wyjątkowy. Dodałem sobie plus 2, czyli mamy 12 razy 200 na 200 i wychodzi łącznie prawie 12 km, godzina 10 i jeszcze chciałem dotruchtać do domu za 8 km. Tak więc dobry dzisiaj był trening, mental był taki, że mimo że się nie chciało, to się zrobiło i to też wam polecam. Dobrego popołudnia. Moi drodzy, mental to przede wszystkim głowa. Głowa i ciało współpracujące. Kiedyś było tak właśnie, że mi się nie chciało. Głowa nie chciała, później przychodziłem do domu, że trening można było zrobić jeszcze trochę więcej. Wiadomo, jak czujecie niedosyt, to fajnie jest. To znaczy, że jesteście mocni i nie katujcie się na siłę, bo to jest bez sensu, ale najważniejsze, żeby nie rezygnować. Tak jak już wcześniej kiedyś mówiłem, rezygnować wtedy, kiedy jest jakaś obłożnia, ciężko choroba, przeziębienie, to wtedy nie ma sensu się katować. Ale tak, to trzeba walczyć. Trzeba walczyć, czyli głowa mówi nie, a my lecimy to. Lecimy i w międzyczasie, po długim, sporym czasie będzie tak, jak ja miałam teraz. Mimo, że mi się nie chciało. Mimo, że dawny Marek by powiedział, dobra, starczy, wystarczy. Tutaj miałem założenie 12, miałem założenie 10, a zrobiłem 12. Powiedziałem, no co tam, trzeba się rozwijać. Może niedługo będzie i więcej, ale najważniejsze to ćwiczyć głowę i swoje przekonania, że nie dam rady, tylko dam radę mimo wszystko. Choćby nie wiem, co się działo, choćby się waliło, waliło gradem. Muszki teraz we mnie wlatywały, nie było to przyjemne, mało jednej nie połknąłem, ale zrobiłem to, jestem mega zadowolony, wam też to polecam i przede wszystkim czuję się mocny, dlatego że wzmocniłem swoje ciało. Nie chcę mówić kiedy, ale niedługo na kanale pojawi się trening, który wykonuję prawie codziennie od stycznia i takie są właśnie efekty, że nogi, wszystko są wzmocnione, nawet z brzucha spadło trochę sadła, ale jeszcze do kraty daleko. Najważniejsze to się rozwijać. O, tutaj coś mamy, coś nam tutaj piszczało. O, ptaszki piszczały. Tak więc pamiętajcie, ćwiczenia, bieganie, zdrowe odżywianie, dieta, to są trzy kluczowe, a jeszcze do tego zdrowy sen, za żadnych używek, no wiadomo, wszystko jest dla ludzi, ale nie na co dzień. I to będzie wam procentowało, że będziecie zdrowsi. O, tutaj jakiś dzik chyba się chciał przebić. Nie wiem, czy się przebił. Może się przebił. I będziecie zdrowsi i podziękujecie sobie. Mniejsze wizyty u lekarzy, mniej wydanych na leki. Lepiej wydawać na zdrową żywność, jajka i tym podobne rzeczy, które nas budują. My, nasze nogi, nasze mięśnie, nasze ciało. Dobra, dosyć gadania mojego. Mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie. Dajcie znać, czy cośkolwiek dodaję. Tak więc trzymajcie się. Dobrego popołudnia.